Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a przed wami kolejny sezon FIFA Szachów na moim kanale, tym razem FIFA 21. Będzie ciekawie, bo wszystko będzie się oczywiście odbywało na moim koncie Road to Glory, Ronaldinho to Glory, gdzie używam kart tylko trafionych, albo pierwszy właściciel po prostu, wykonany w SBC, więc ta stawka, no tak naprawdę dwa razy większa, bo sobie nie mogę iść i odkupić danej karty. Tak czy inaczej, moi drodzy, chciałbym co tydzień w środy właśnie rywalizować z jednym youtuberem, tym razem dzisiaj jest Koza, więc na pewno będzie mega odcinek, ale tutaj już mam do was prośbę, napiszcie mi w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć za tydzień w odcinku FIFA Szachów. Jeżeli chodzi o jedną bardzo ważną zmianę, jest to zasada chroniąca troszeczkę Ronaldinho, bo wprowadzamy króla. Czym jest król, słuchajcie? To jest jedna karta w moim składzie i składzie przeciwnika, która jest chroniona. Jeżeli ja na przykład, Ronaldinho zawsze będzie moim królem, wiadomo, żeby go nie stracić. Natomiast jeżeli przeciwnik trafi w mojego Ronaldinho, czyli w mojego króla, no to przez to, że nie może skwikselować tej karty, będzie mógł sobie wybrać dowolną kartę, jaką po prostu będzie można usunąć. Chcę, żeby ten Ronaldinho w składzie był, no ale też muszę go jakoś chronić, sami rozumiecie. No, robić Ronaldinho to Glory bez Ronaldinho jest troszeczkę... Tak czy inaczej, zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, subskrybujcie kanał po więcej FIFA szachów, no i co? Tym razem Cozinho, a zobaczymy, kto będzie za tydzień. Miłego oglądania. Raz, dwa, trzy, cztery, robię rap i jestem przy tym szczery. Yo, płyta już w grudniu, na święta, pod choinkę. Dobre masz maniery. Właśnie. Dobra, tak. Chwytaj za padowe stery i lecimy. A więc dzisiaj z nami jest pan Cozinho, witam cię bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie również. Pierwsze szachy, inauguracja sezonu 21. Składy dopustowane na maksa, zgadza się ze mną? Znaczy powiem tak, biorąc pod uwagę, że zaczynałem z zerem końców na koncie i z bez paczek startowych, to ja jestem zadowolony z tego, co mam. Będę mniej zadowolony, jeżeli któregoś z graczy mi ubędzie. Dobra, zasady znacie, wszystko wytłumaczyłem już. Także rzucamy te nasze składy na ławkę, no a następnie wybieramy nawzajem. No dobra, tutaj już mamy wszystkich na ławce. Oczywiście, Kozak, kto będzie twoim królem? No, najdroższy zawodnik z wszystkich, których posiadam, czyli Raheem the Dream Sterling. Dobrze, no u mnie wiadomo Ronaldinho, co mówi samo się przez siebie. Samo przez siebie. Formacja 3-4-3, żeby się działo, żeby była zabawa, la zabawa. Koza, jako że jesteś gościem, możesz pierwszego zawodnika umieścić gdzieś w składzie mojego. To twój pierwszy zawodnik będzie twoim środkowym pomocnikiem, prawym środkowym pomocnikiem. Prawy środkowy pomocnik, pysipy tak zwany. Tak właśnie. Dobra, to twój pierwszy zawodnik będzie twoim lewym pomocnikiem. Lewym pomocnikiem, dobrze. Lewym pomocnikiem, tym najbardziej na lewo wysuniętym. Dobrze, to w takim razie ja zaproponuję ci uzupełnienie twojej pomocy do końca. Środkowy pomocnik, ten po lewo, tym razem. U ciebie. Okej, no i serce zespołu jest już gotowe. Właśnie tak. Tam jest. Dobra, twój drugi poproszę, żeby poszedł na prawą pomoc. Prawą pomoc, dobrze. No dobra, to skoro skompletowałem ci środek pomocy, no to czas, żeby wybrać ci twojego... napastnika, może nie środkowego obrońca po prawej stronie. Środkowy obrońca po prawej stronie. Czekaj, tutaj trzeba sobie powtórzyć czasem. Tak dwa jest, razy, prawy środkowy, powiedzieć. Prawy środkowy obrońca. Tak jest, dobra. Mamy go. To twojego proszę, by poszedł na napad. Fenomenalnie. No dobrze, tak więc ja wybiorę teraz tobie lewego pomocnika. Lewy pomocnik. Widzę, że tę pomoc chcesz mi uzupełnić całkowicie. Tak jest. Dobrze, to teraz proszę, żeby poszedł twój kolej na środkową obronę. Dobrze. No to w takim razie skończyłbym ci tę pomoc, ale wezmę ci lewego skrzydłowego. Lewe skrzydło. Okej. Ciekawie, no ciekawie, jak się tam sprawdzi. Jeżeli chodzi o twojego, to może byśmy go dali na bramkę? Dobrze, niech tak. Niech tak będzie. Niech tak będzie? Tak, no dobra, to ja ci wybiorę środkowego obrońcę. Środkowy obrońca, no to nieźle się dzieje tutaj. Dobra, lecimy dalej. Czekaj, ja muszę sobie teraz przypomnieć, jak ci dałem. Tu. To teraz może lewy środkowy obrońca? Dobrze. Czemu my to robimy na RTG? To jest absurdalne po prostu. Dobrze, to ja tobie skończę obronę. Też lewy środkowy obrońca chyba jest wolny u ciebie jeszcze. Tak, ostatni obrońca. Teraz już masz uzupełnioną obronę, czy ja mam uzupełnioną, ty mi uzupełniłeś. Dobra, to u ciebie też kończę obronę. Prawa środkowa obrona. Dobrze, niech tak będzie. Prawy pomocnik u ciebie jest wolny, czy lewy pomocnik jest, u ciebie wolny? Jest wolny u mnie bramkarz, prawy pomocnik, prawe skrzydło i napastnik. To prawy pomocnik.
pomocnik. Prawy pomocnik, tak? Tak jest. Jest ustawiony. Dobrze, to u ciebie poproszę lewe skrzydło. Dobrze. To ja u ciebie poproszę bramkarza. Zrobione. To teraz drugie skrzydło, to jest prawe. Dobra. To u ciebie został w takim razie skrzydłowy któryś. Prawy skrzydłowy i napastnik. No to niech to będzie prawy skrzydłowy. Okej, no to kolejna karta, wiadomo. U ciebie zostało dwóch środkowych? Tak jest. No to pierwsze dasz na lewego, a potem dasz na prawego środkowego. Dobrze. No to u ciebie został napadzior, tak? I tyle. Tak, no to już ustawiłem, dokładnie. Ile masz zgrania? No dobrze. Ile mam zgrania? Zgrania mam 36. O, to ja 40. Jesteśmy na prowadzeniu, wow. Okej, dobra. No to koza. Chcesz pierwszy strzelać, czy ja mam pierwszy strzelać? Strzelaj pierwszy. Dobra, to ja proszę, żebyś strzel... Ja strzelam wy twojego... prawego pomocnika. Nie wiem dlaczego, tak po prostu poczułem. Czy jesteś przekonany, że chcesz to zrobić? Jestem przekonany. Jest to jeden z niżej ocenionych zawodników w moim składzie. To prawe skrzydło. I już nie zmieniam. Nie zmieniam. Prawe skrzydło, koniec. Dobrze. Cieszę się, że nie zmieniasz. Dobrze, to ja wybieram twojego... Chyba blefował. Ja wybieram twojego napastnika. Okej, okay, napastnik. No dobra, to chyba możemy się łączyć. Możemy. Dobra, koza, gotowy? Dobra, 3, 4 i 3, R2 4. Klikam. Na oceny patrzymy i to jest koza, to jest... O, Manuel Neuer. Miał być Davis, jest Cancelo. Ale okłamałem cię, powiedz mi, okłamałem cię. 81 oceny ogólnej jest niższe niż 83. A niżej oceniony niż Davis jest u mnie tylko Klosterman. No mam nadzieję, że Dan James wpakuje ci kilka bramek, bo ja się go mam zamiaru nie pozbywać, a Cancelo pożegnamy do domu, wierzę ty. Spokojnie, mój Papu Gomez na bramce jest gotowy na wszystko. Lecimy, moi drodzy. Dobra, ja mam jedną taktykę w tym meczu. Nie przegrać. Nie, po prostu dośrodkowywać. No jakby mój napastnik to jest Manuel Neuer, więc jakby... Manuel, zapraszam do pola karnego. Dobra, widzę, że nie jesteś chętny na to, to może tak to zróbmy. Dawid, Alaba. Okej, okay, czyli tutaj, jak ja dawno... Żooo! Walczy o bezpieczeństwo, tak jest! Niczym Denis Bergkamp. Halo, co tu się dzieje? João Cancelo, kurczę, blade. Najlepszy prawy skrzydłowy ever. Spokojnie. Dan James, uderzaj! Jakbym siebie na bramce widział. Mówisz? No, coś zrobimy tutaj? Tak jest, panowie. Wygrajmy to. Oj, niedobrze. Boże, ja byłem ale ja byłem przekonany, że to wpadnie, nie? Że on się tak rzuci tak po prostu. Wtórla się, nie? No. Bezczelnie. Jest niepowstrzymany, Cancelo. Patrz, jak on walczy. Idzie po... No nie! No żało, no! To mógłby być mój gwóźdź do trumny, jeżeli byś trafił, więc dziękuję poprzeczko, że jest 1-0 nadal. Tylko. Oj! Tak jest. Oj. Chłopoty Sterlinga, kto by się tego spodziewał, że sobie nie poradzi? Co? Z R1 dośrodkowanie i nie wpadło? Jestem przekonany, że Bukayo Saka, lepszy młody zawodnik w Premier League, skończyłby to bez problemu, z zamkniętymi oczami. Czyli Werner biegnie, Werner teraz podaje. Żartowałem, Werner biegnie dalej! Albo jednak podaje do nie wiadomo kogo, do Jamesa. I James uderza, to musiała być bramka. Ładnie. To było rozegrane. Ale zrobiłem na alibi zagranie Wernerem i to wszystko dzięki temu. Panowie, próbujemy grać jak West Bromwich Albion na wysuniętego daleko napastnika. Szkoda, że naszym napastnikiem jest nasz bramkarz. Łaka poprzeczka. To w poprzeczkach mam remis. Chyba po tej połowie będziemy też mieli remis. Tak jest. No i ciekawe spotkanie. Okej. Okay. Alan, wiesz co to znaczy? Uderzenie! Przepiękne uderzenie! Dawaj, Rahim. O kurde. O Jezus Maria. To był strzał, to nie było podanie. To była finezja prawą nogą, ty. Nie, no niemożliwe przecież. To jest tak, żeby Sterling uderzył. No. Znaczy, no bo on nie ma zgrania, nie? Nie ma zgrania, no, ale... Cancelo poży... No a, nie! Pereira! Patrzcie ty go, nie sądziłem, że on to ma w zanadrzu.
O kurczę! Musiałem strzelać, Złożył się dobrze Neuer, proszę bardzo. Cancelo! Walczy o swoje życie, Cancelo! Podał do Neuera, no i to nie wiem, czy to był najlepszy... No nie wierzę, no! Radża uderza, tak jakby był chory, czas na kolejny odcinek. Ronaldinho! Tu Glory. Ronaldinho. No dawaj, no przełącz mi na niego, no nie! I to jest Ansu Fati. I wykończy to ten, o którego tutaj walczyliśmy. Czyli oczywiście spalony, nie? Powiedz, że był spalony. Ja pierdzielę. Nie wierzę w to. Czemu on nie Jakim cudem nie pilnował linii? Ansu Fati na sam koniec postanowił się zebrać, uderzyć i mamy 3 do 1. Ten papu nie zdążył pójść po krzesło, żeby... Ja przepraszam, ja tylko stoliczek jakiś. Moi drodzy, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy pojedynek, ale oczywiście Koza, ty musisz zrobić swoje teraz, co? Powiem tak, jakby... Bardziej mi jest źle, że przegrałem mecz, niż że stracę Cancelo, biorąc... A ile Cancelo jest warty teraz? Z 6? A, no to Cancelo stanie. Aczkolwiek mi się, ja raz z nim grałem w drafcie i był całkiem naprawdę... Ja się czuję moralnym zwycięzcą, bo uratowałem mojego ziomka Alfonso i kilkadziesiąt tysięcy w związku z nim, więc to mnie najbardziej cieszy. Prawda. To prawda. No dobra, moi drodzy, oczywiście teraz na ekranie pojawia wam się, jak to Koza pozbywa się swojej. Oczywiście po najniższej cenie najlepiej sprzedać. Właśnie chciałem tak, wystawi za minimalną, ktoś zgarnie w bardzo dobrej cenie João Cancelo. No dobra, ale moi drodzy, pamiętajcie też, że u Kozy pojawił się materiał wczoraj, także macie do niego link w opisie. Subskrybujcie, łapkujcie jego film i mój, będzie nam bardzo miło. No i co, widzimy się następnym razem w kolejnych materiałach na moim i naszych kanałach. Trzymajcie się, na razie. Dzięki Koza za grę w ogóle. Również dziękuję. Trzymajcie się, na razie. Piona.